pracująca, o Freelance zdrowiu z gazolą w Laponii oraz o języku norweskim, Szwecji i ciężkiej pracy z Agnieszką z Touru Szwecja. To tytuły trzech pierwszych odcinków podcastu Łasiologia. Dziś mija rok od ich premiery i przy okazji ten odcinek. W roku 2021 oprócz tematycznych odcinków podcastu opublikowałam również trzy podsumowania kwartalne, i jest dla mnie oczywistym, żeby po roku zrobić takie podsumowanie roczne. No i na początku mm, myślałam, że robię to tak bardziej dla siebie, tak w ramach podsumowań i wyciągania wniosków na bieżąco, ale. Okazało się, że te odcinki są równie często odsłuchiwane, jak i cała reszta. Statystyki mówią, że łośologia najczęściej gości w słuchawkach i głośnikach słuchaczy w Polsce, ale tematycznie byliśmy zupełnie, zupełnie gdzie indziej, bo byliśmy już w Szwecji, Norwegii, Danii, na Svalbardzie, no i na Islandii. No i w Polsce też byliśmy. Zapraszam Cię dziś na podcastowy i życiowy przegląd roku. Statystyki, finanse, wnioski, no i plany na kolejny podcastowy rok. Załóż więc wygodne buty. Ubierz się ciepło i idziemy na spacer. Zaczynam od początku, czyli od razu lecę z tematem. Wykonałam plan na rok 2021. Założyłam publikowanie przez rok, co dwa tygodnie, w niedzielę i to zrealizowałam. I nawet więcej, bo odcinki yy, łosiologia od kuchni, czyli te podsumowania kwartalne, odkazywały się jako odcinki ekstra. I dlaczego jest to dla mnie takie wielkie? No, bo ja zawsze mam dużo pomysłów i jak coś mi przyjdzie do głowy, to ja muszę to robić teraz. Serio. Teraz! Jeśli wiesz, kojarzysz coś o talentach głupa to powiem ci, że ja mam w pierwszej piątce takie talenty jak Learner, aktywator achiever futuristic i ideation czyli ten mój learner i aktywator i achiever No w skrócie jest to tak, że jak na coś wpadnę a to coś może wydawać się zupełnie nierealne dla innych osób, no to ja muszę robić to teraz, wykonać tego, to nauczyć się zrobić i koniec kropka. Nie ma wymówek. No ale um. Nie ma rzeczy generalnie niemożliwych. Wtedy nie ma, nie ma nagle czasu na jakiekolwiek czekanie. I do tego jeszcze lubię opowiadać o planach na przyszłość i ciągle siedzę yy, tak skupiona w tej przyszłości. Ale te talenty, no, one są tylko takie fajne na pierwszy rzut oka. Mogą być też niefajne, bo często mam bardzo dużo zapału na początku, a potem, hmm, 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 wszystko mi opada. No i wpadam na nowy pomysł i zaczynam robić coś. Nowego. No i tak już sobie skakałam między programowaniem, bazami danych, modelach, modelami 3D, dronami, fotografią, rysowaniem wektorów i pikseli, malowaniem, robieniem różnych, różnych rzeczy z włóczki czy tam sznurków oraz próbowałam różnych prac, takich, które dają mi zarobek. I to był może taki trochę przydługi wstęp do. Ale wracam do punktu wyjścia, czyli do podcastu, bo ja bardzo wierzyłam w ten projekt od samego początku, ale tak gdzieś z tyłu głowy miałam to takie, pamiętałam te moje projekty z przeszłości. Brałam pod uwagę to, że ten podcast to będzie taki kolejny projekt, który mi nie wypali, który zostawię po miesiącu, dwóch, może po pół roku. Dlatego też na przykład jak kupiłam, karton, kupiłam mikrofony, jakieś tam sprzęty, to ja nie wyrzucałam kartonów po nich, bo wiedziałam, że. Okej, okay, Alicja, włożysz sobie do kartoniku i komuś sprzedasz jako używany, ale w miarę nowy i w oryginalnym opakowaniu z, w, z fakturą i tak dalej. Także miałam gdzieś to z tyłu w głowy, że haha, e, mo, może tak, no może nie wypaść po prostu. Ale podsumowując, to moje założenie regularnego publikowania co dwa tygodnie przez rok mi wyszło, jest to moim ogromnym zaskoczeniem i przeogromnym powodem do dumy, dlatego mówię o tym na samieszkim początku. Ten odcinek będzie trochę takim przeglądem wszystkiego, co się wydarzyło. Ja to sobie zapisałam, ale i tak będzie możliwe, że będzie trochę chaos. Kolejny punkt, jakim chciałam powiedzieć, to są programy i narzędzia. Przez cały rok używałam darmowego programu do obróbki dźwięku Audacity, i to jest mój plan na kolejny rok, żeby przejść trochę level wyżej i zacząć pracować nad bardziej skomplikowanym programem, który da mi trochę więcej możliwości. Moim hostingiem jest nawet Spreaker. Mam Instagrama, Facebooka. I YouTube'a. O YouTube też powiem więcej w planach na przyszłość. Wnioski, jakie mam takie na szybko po roku nagrywania, to jest to, żeby zapoznać się z gośćmi przed nagraniem. To jest mega ważne. Żeby z tym kimś porozmawiać, zadzwonić, spotkać się. No ja na przykład mam, no nie mogę za bardzo się spotkać na żywo, bo mieszkam na takim trochę. Od, od dalu mieszkam dalej niż wszyscy inni ludzie, z którymi chcę porozmawiać. No i są to rozmowy online, ale nawet jeśli jest to rozmowa online, to żeby z kimś porozmawiać, usłyszeć głos, zobaczyć, jak ta osoba mówi, to jest mega ważne, żeby to nagranie do podcastu nie było takim pierwszym spotkaniem. Eee, to jest mój wniosek, tego się nauczyłam i tego będę się w kolejnym roku już bardzo trzymać. Drugi wniosek to jest taki, żeby sprawdzić ja. Ki mają sprzęt moi goście i gdzie się znajdują, i jaki mają internet. I nawet jeśli mi powiedzą, że spoko, ja mam dobry, ja już tam nagrywałem coś, czy nagrywałam do innego podcastu, czy tam nagrywam na przykład podcast sam, czy sama, no to lepiej sprawdzić, żeby nie było potem niespodzianek. I przechodzimy do kolejnego podpunktu, który jest, to jest w ogóle jakieś, te moje podpunkty są bez sensu ułożone, ale co dał mi podcast? To się często spotykam z takim pytaniem. No i podcast przede wszystkim dał mi ludzi i relacje i spotkania i możliwość spotkania się choć, albo porozmawiania z jakąś osobą, z którą normalnie nie miałabym, powiedzmy, szansy czy pomysłu, że a, to ja sobie zadzwonię do tej pisarki, czy tam do tej reporterki, czy tam do jakiegoś podróżnika, nie? A przez to, że mam podcast, mam takie narzędzie, że ej, słuchaj, mam taki podcast, czy chciałby być gościem, porozmawiamy o tym i o tym. I... To jest mega świetne, jak można poznać ludzi, jakie można właśnie utworzyć nowe relacje. To mi się strasznie, strasznie podoba i tego mi bardzo brakowało, bo mieszkając, tak jak wspomniałam, trochę na północy, trochę na takim odludziu, no to brakuje tych relacji, no i tego absolutnie nie ukrywam. Co mi jeszcze więcej dał podcast, to to, że jako Lerner przede wszystkim, czyli taka osoba, która się kocha, która się kocha, która kocha się uczyć. No to jest po prostu niesamowita podróż po bardzo dużo na nauki, bardzo dużo do zrobienia, grzebania tam w komputerze i innych. Także jak dla mnie super. I takie odkrycie nowego świata i odkrycie możliwości i odkrycie, że kurczę podcast, to jest taki mały, dopiero malutki, malutki, malutki kroczek do tego, co chciałabym kiedyś tam w przyszłości robić. No a. Do tego jest bardzo długa droga, ale to dobrze, bo to znaczy y, dużo nauki. <grych> e, przechodzimy do liczby. Liczby bardzo interesują y, inne osoby. Mnie też i powiem szczerze, że przyznam się tak, że bardzo obserwowałam statystyki i tu mam kilka takich. E, od początku. Liczba odcinków. 31 odcinków. 31 odcinków podcastu. E, były to wywiady, były to pod. Mm. Były to odcinki solowe, były wywiady z gośćmi online oraz jeden odcinek nagrany na żywo z Katarzyną się spotkałam w Sztokholmie. Były takie odcinki mieszane, gdzie próbowałam zrobić relacje ze spaceru z Parku Narodowego oraz taki jeden odcinek trochę po szwedzku, ten ostatni, no, ten ostatni w grudniu. Łączna liczba odsłuchań, jaki pokazuje mi Spricker, to 5400 około. Nagrywam to tydzień przed publikacją, więc może tam z 50 podskoczyć. W każdym razie ta liczba ciągle rośnie, ciągle przybywa słuchaczy, ale to nie są jakieś, wiesz, takie rekordowe, jak puf, z rakiety, że nagle tysiące czy miliony, ale takie spokojnie, spokojnie do góry. Ja w sumie, nie wiem, nie miałam żadnych założeń co do słuchań, czy do jakichś subskrybentów i tak dalej. Po prostu chciałam to zrobić, jak najlepiej umiem. I tak też zrobiłam. A... W kwestii takiego wytłumaczenia się, może, dlaczego mówię o tych cyfrach. Yy, bo strasznie dużo jest teraz w internecie. Generalnie, no, no, chyba zawsze było, tacy jesteśmy, tak? Jest nasza ludzka natura, że się jakoś strasznie porównujemy. No a właśnie nie można się tak za dużo porównywać, bo. <laughs> yy, Okej, okay. nie wiem, jak to wytłumaczyć, no ale powiedzmy jest sobie Ania, i Ania myśli sobie, o, założę podcast, ale kto mnie będzie słuchał. Kasia ma, nie wiem, 100 tysięcy odsłuchań podcastu z jednego odcinka, a ja mam dwa. Czy to robić? Nie, no nie warto. Ja nie, nie, nigdy nie będę jak Kasia. No i kurczę, no totalnie bez sensu, tak? No bo jesteśmy różni, mamy różne doświadczenia, różne osobowości, różnych ludzi przyciągamy do siebie. Także nieważne, czy masz, czy, nie wiem, czy słucha, czy ogląda cię 10 osób, czy 10 tysięcy, jeśli lubisz to robić, jeśli chcesz to robić, no to po prostu spróbuj i rób i tyle. Chciałam pokazać, że mniejsi podcasterzy, czy tam właśnie zależy kto się patrzy, no żeby po prostu robić to, co jest nasze, to co lubimy. No i tyle. Koniec. Ale się zaplątałam. Muszę się napić herbatki. Herbatka już spita, wystygła mi, ale to nic. Lecimy dalej. YouTube. Tysiąc odsłuchań. Zliczyłam to dzisiaj. Nawet nie wiedziałam jak włączyć, żeby mi się włączyły wszystkie statystyki z jednej z listy, więc to zliczałam e, wszystkie 30 odcinków osobno, nieważne. E, na YouTube'a za bardzo nie dbam, nie umiem, te odcinki wrzucam po prostu, jakie są z podcastu, czyli dźwięk i zdjęcie, więc nie są absolutnie jakieś e, ciekawe, tak nie przypływają uwagi, tam nie widać tych ludzi, więc to było takie, dla mnie takie, wow, tysiąc słuchań, kurczę, normalnie e, każdy odcinek miał tam, nie wiem, 10, 5, 15, 20, 30 ale niektóre wskoczyły i mają ponad 100 ileś nam. E, łącznie zebrało się 1000. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie wiem, jak to YouTube liczy, no ale tak jest po prostu. Kolejna rzecz, na, któr o której, o której, na której mi bardzo zależało, to był newsletter. Jest na nim uwaga: 55 osób, które czytają moje cotygodniowe maile. Nie wszyscy czytają, ale tak połowa mniej więcej, coś około 40% otwiera. Niektórzy odpisują, za co jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. No i, i tyle. Zobaczy, zobaczę, co ja mam w tych swoich notatkach, bo ja to dzisiaj jakoś tak bardzo dziwnie pisałam. Okej, okay, inne rzeczy. Wrzuciłam wszystko do worka inne. Lecimy więc z innymi. W worku pod tytułem inne napisałam coś takiego, że podcast jest moją inwestycją na przyszłość i na razie wkładam w niego bardzo dużo pracy, czasu, serca i względnie dość sporo pieniążków. I nie mam z tego zarobku, nie ukrywam. Żadnej współpracy nie mam, nic, zero. Nie to, żebym jakoś odmawiała, bardzo mocno, tylko yy, no nic, po prostu. Tak jest teraz. I tak może zostanie, a może nie, nie wiem. W każdym razie bardzo dużo się uczę i, i fajnie się patrzę, jak to się rozwija, więc no warto zrobić coś takiego po prostu, może też, hmm, jakby to powiedzieć. Może powiem tak, no wierzę w to, że to się kiedyś rozwinie e, bardziej, ale kiedy to będzie, to nie wiem. Kolejny podpunkt. Współpraca. Agata i Karolina od tekstów. Jestem bardzo zadowolona. Dziewczyny, dziękuję Wam, że jesteście, że mnie wspieracie, że mi piszecie albo poprawiacie mi te moje y, teksty, moją polszczyznę, bo ona jest straszna, wiem. E, ale dziękuję Wam bardzo za to, gdzie Karolina i Agata są moimi korektorkami. Tak to się chyba nazywa. Oraz Karol. Karol zrobił mi stronę. Jestem również bardzo zadowolona. No i tyle. W końcu to wygląda jakoś i działa. Także naprawdę, jak robię jakiś nowy wpis, zdjęcia i tak dalej, no to wszystko śmiga i jest po prostu mega proste. Sama nad tym bym siedziała nie wiadomo ile, a tak dziękuję bardzo Karol Kolejne. Monika i Weronika z mojej grupy Mastermind. Też się strasznie cieszę, że mam dziewczynę, że się mogę z Wami wygadać, i mogę liczyć na Waszą pomoc i to nie jest tylko takie, że ja Wam mówię swoje, że ja mówię do dziewczyn moje pomysły, one mówią, to tak, Alicja, świetny pomysł, głoszczu mnie po główce. Nie. Jak ja im coś mówię, one mówią, że... No, tak niekoniecznie, nie? Bo tam przemyśl czy coś to jest strasznie pomocne. Samemu ciężko wyłapać takie rzeczy, więc jeśli ktokolwiek z moich słuchaczy robi coś takiego w internecie, jakieś tam y, tworzy różne figumiku, y, to polecam mieć jakąś grupę wsparcia. Y, przydaje się. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, że mam coraz mniej sił i cierpliwości do social mediów. I przejrzałam swoje podsumowania kwartalne, i tam też to się przewija. I pamiętam jak w wakacje, kiedy miałam urlop, wylogowałam się, w ogóle wrzuciłam Instagrama i Facebooka. Zrobiłam też tak teraz na końcówkę roku. Nie wiem, jakoś, no nie wiem, mój mózg ma bardzo ciężko, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. I muszę od czasu do czasu robić sobie takie detoksy. I generalnie to jasne, jasne, niby zrób sobie filmik, tam jakąś rolkę wrzuć, czy jakiegoś TikToka. Przecież ile ci to zajmie, to jest chwila, nie. Ech, nie. To nie jest chwila. To jest mózg, który działa na pełnych obrodach ciągle, bo myśli jakie ujęcie, a to będzie tak pasować, a może zrobię taki filmik, a może taki, siaki, owaki, a to wrzucę dzisiaj, a to jutro. O Jezu, nie. Eee, lubię Instagram, głównie korzystam z Instagrama, więc oni mówią, mówię. Lubię go z wielu powodów, poznałam sporo osób i bardzo się cieszę za wszystkie kontakty, jakie, jakie tam znalazłam i jakie utrzymuję, ale no Trochę mnie to wysysa z energii i nie wiem jak to będzie w kolejnym roku, ale prawdopodobnie mniej więcej tak jak było teraz, że będę tam wrzucać, publikować, robić jakieś filmiki i tak dalej, ale no, nie będzie to jakieś regularne, usystematyzowane i tak dalej. To będzie raczej takie, aha, znowu mam gorszy dzień, wyrzucam Instagrama. No i tak to u mnie wygląda. Nie wiem jak to wygląda u ciebie, ale dlatego o tym mówię, bo odkąd tak się u mnie zrobiło, to. Okazało się, że jest więcej takich osób, że właśnie pisałam z, z kilkoma twórcami, którzy mają podobnie, i nagle się okazało, że kurczę, to nie tylko ty, Alicja, tak masz, tylko, tylko wszyscy tak mamy i trochę jesteśmy na straconej pozycji, jeśli chodzi o social media. Także takie moje jakiś wniosek, nie wiem, podsumowanie, można powiedzieć. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że zrobię sobie jakąś lepszą strukturę sama sobie żeby z tego korzystać m, może bardziej rozsądny sposób. Podsumowując, polecam internetowy detoks bardzo mocno. Kolejna rzecz. to no Napisałam swój pierwszy e-book czy e-book i mam tytuł Bliżej Natury. Jestem z niego dumna. Jeśli jeszcze nie masz go na swoim telefonie czy komputerze, to zapraszam Cię na łosiologia.pl Tam jest formularz do bezpłatnego próbania, pobrania e booka Jest tam też checklista aktywności e to jest taki tekst o tym, co nam daje przebywanie w naturze, dlaczego powinniśmy spędzać więcej czasu tam, e, w tej naturze, na przykład, czy w tym lesie, niż w ogrzanych budynkach z dostępem do internetu. E, takie wskazówki, jak wyjść z domu na spacer, na wodę czy do lasu. Po roku zebrało mi się tyle rzeczy, że ciężko jest to ująć w jednym odcinku, dlatego na tym kończę podsumowanie i przejdę do wniosków i planów na rok 2022, ale. Najpierw skrót wybranych odcinków z zeszłego roku. Jestem ciekawa, jestem bardzo ciekawa, czy nie pamiętasz? Zapraszam. Ja bym chciała, żeby to była taka rzecz oczywista, żebyśmy dając sobie sprawę z tego, że 10% światowego PKB pochodzi z turystyki. To jest ogromna siła, ogromna wartość, ogromna ilość osób, które podróżuje i że w związku z tym nie może to pozostać bez wpływu na świat bo to naprawdę ma bardzo duży wpływ i to ma wpływ na wiele rzeczy ma wpływ na um, lokalne społeczności ma wpływ na lokalną kulturę na zanikanie tej kultury na zmianę organizacji miast ma wpływ na przyrodę ma wpływ na um, w infrastrukturę, ma wpływ na to, kto zarabia, ma wpływ na to, jak się komuś żyje, jak są rozwijane języki itd. I tak tak to jest nieprawdopodobna siła wrażenia, jaką mają osoby podróżujące. każdy ma jakiś akcent, słychać jakąś tam um, jakieś naleciałości, także to jest też bardzo bardzo ciekawe e, i są osoby, które rozumie się lepiej, a są osoby, które rozumie się gorzej, niezależnie od tego skąd pochodzą, jaki mają akcent, jaki dialekt. E, czasami po prostu tak jest, że kogoś lepiej rozumiemy, a kogoś rozumiemy gorzej. Um, ten układ immunologiczny, który wariował i walczył z tym, co nie trzeba, on tak jakby się kalibrował, to zimno mu pomaga. Się skalibrować, lepiej funkcjonować, cały układ odpornościowy lepiej funkcjonuje i nie mamy takich, takich problemów dużych z alergiami, One się trochę mogą wycofywać. To błędne koło mogę po prostu rozerwać i nagle, o, nagle jestem spokojny, nagle podejmuję decyzję, nagle po prostu nie wpadam w żadną panikę, bo po prostu nie hiperwentyluję, tak, nie zapowietrzam się, tylko po prostu racjonalnie działam. Musimy codziennie rano po śniadaniu wziąć łopaty, ciepło się ubrać i to, co mamy do oka stacji, wrzucamy. A co mam na myśli? To jest śnieg, to jest lód, który zbierzemy z brzegu, który pochodzi z lodowca. Musimy po prostu go pozbierać i odpowiednie grzałki topią to wszystko. To się zamienia wtedy w wodę i możemy z niej korzystać. Jeżeli Ziemia miałaby mieć w tym momencie jeden rok, to Islandia urodziła się dwa dni temu. Pięć godzin temu miała miejsce pierwsza epoka lodowcowa, a minutę temu e, rozpoczęło się ocieplenie klimatu. Ale ona na żywo była neonowa. Po prostu ja pierwsze co, przecież natura tworzy takie kolory neonowe, wiesz jakbyś sobie jakieś tipsy nakleiła, super wiesz, takie były modne neonki, rażące po oczach, no to to było rażące razy 100. Coś niesamowitego dla mnie taki neonowy kolor. Ja raczej spotykałam się z, i dalej spotykam z takimi czytelnikami, którzy no mają takie poczucie, że ta książka właśnie jednak broni idei otwartości, ale robi to w bardzo uczciwy sposób i że to jest taka książka, w której jest bardzo mało hipokryzji, ale że ta uczciwość i obiektywizm właśnie powoduje, że tym bardziej ma się poczucie, że, że taki wysiłek na rzecz Solidarności, wysiłek na rzecz wielokulturowości ma sens. A jednocześnie, że w tym wysiłku nie trzeba udawać, nie trzeba przymykać oczu, nie trzeba mówić, że nie ma żadnych e, problemów. I faktycznie wydaje mi się, że sztuka nordycka, no właśnie tego już pełnego XIX wieku i przełomu wieków, jest właściwie całkowicie skupiona wokół natury. Wniosek numer jeden. To lepsze rozłożenie sił w danych porach roku. Mieszkam w rejonie Nurland w Szwecji i taki mamy tu klimat. Co ja zrozumiałam dopiero teraz, że jesień i początek zimy to jest czas na przezimowanie i przetrwanie. I to nie jest czas na tworzenie złożonych odcinków podcastu, które wymagają researchu i przygotowań, bo moja energia podczas tego roku była raz na górze, raz na dole, ale końcówka listopada i grudzień tak mi dały w kość. No. Moim zdecydowanym numerem jeden jest teraz zdrowie. Sen, odpoczynek, regeneracja, trening i jedzenie, które mi służy, i w przyszłym roku i reszcie życia. <grym> to będzie mój priorytet, właśnie. Więc może zdarzyć się tak, że podcast nadal będzie regularnie, co dwa tygodnie w niedzielę, ale może być też tak, że go nie będzie. Ciężko jest mi robić plany, gdy nie wiem. Gdy nie wiem, że mogę kiedyś nie dać rady fizycznie albo psychicznie, do tego jest całe życie, które się toczy obok, i jak miałam teraz taki gorszy okres w grudniu, gdzie moja energia i chęci to były na takim poziomie bliskim zera, to pomyślałam sobie, co się w tym roku wydarzyło. Całym tym poprzednim od stycznia do grudnia. No, a wydarzyło się bardzo dużo, bo zmieniłam pracę i to była dla mnie bardzo trudna decyzja. Kupiliśmy dom do remontu. A raczej dom do totalnej demolki i budowania wszystkiego od nowa. E, ten dom ma dwa mieszkania, więc wszystko jest razy dwa. E, kolejny rok będzie kontynuacją remontu i przeprowadzki. E, jeszcze na to wszystko miesiąc po zakupie tego domu, kupiliśmy jeszcze inne i tam z remontem możemy poczekać, ale też niezbyt długo. I to są wszystko takie inwestycyjne plany na przyszłość, które też wymagają przegadania, przemyślenia, ogarnięcia finansów. Spotkań z bankiem, no dużo rzeczy. Do tego różne choroby, nie choroby, wyjazdy, w sumie jeden miałam wyjazd do Polski po półtorej roku. No i między, gdzieś tam jest ten podcast jeszcze, nie? Dlatego ciężko jest mi strasznie to zaplanować, ale daję sobie może bardziej takie zrozumienie, że okej, Alicja, to jeszcze jest życie, nie? <grym> nie, no żartuję, nie, nie, nie byłam jakimś takim strasznym pracocholikiem, ale odkąd zaczęłam robić. Swój podcast. To może być, ja mówię podcast, to może być dla kogoś innego, nie wiem, YouTube czy, czy cokolwiek innego. To mam taki większy, no nie wiem, szacunek i takie zawsze się zastanawiam, no szacunek i takie podziękowanie dla osób, które coś tworzą w internecie. Każda z tych osób ma swoje życie, ma swoje rodziny, dom, pracę, dzieci, cokolwiek innego. Przecież każdy z nas czymś tam żyje i myślę, że jest mało takich podcasterów. Którzy naprawdę, dla których to jest życie i praca, tak? Bo jeśli jest dla kogoś to życie praca, życie, praca, planuje to, robi, zarabia na tym pieniążki, ok, ale większość z nas, no, ma gdzieś to tam powiedzmy na boku. Więc do czego chciałam przejść? Bardzo ważna bardzo ważny rzecz. A mianowicie, jest to coś takiego, taki przekaz, coś, co mogę zrobić ja, ty oraz każda inna osoba, to odezwać się czasem do takiego twórcy i napisać mu kilka słów, feedbacku. Albo odpisać na jakiegoś maila, którego dostajemy na skrzynkę, bo przecież po drugiej stronie nie siedzi robot. Tam siedzi jakiś twórca, na przykład z kubkiem ciepłej herbaty, bo jest chory, ale chce ci wysłać ten newsletter w zaplanowanym czasie. Dlatego nauczyłam się pisać od czasu do czasu do takich ludzi, których słucham, czytam albo oglądam. I niezależnie, czy mają tysiące odsłuchań dziennie, czy też dopiero zaczynają, i może nie wiedzą, czy ktoś tam siedzi po drugiej stronie i ich słucha, to jest mega ważne. Mega, mega, mega ważne, bardzo fajne. Ja zawsze, jak ktoś dostaje taki komentarz czy jakąś wiadomość, to robię sobie print screen i zapisuję w moim notatniku na komputerze i na telefonie. I potem, jak ma się gorszy dzień, zobaczyć takie wiadomości, to jest takie aha. O kurczę, nie, no rzeczywiście fajnie było robić ten podcast. Nie, no nie będę przestawać. Polecam bardzo zrobić sobie taką <gryw> książkę, skrzynkę, skrytkę na gorsze dni, gdzie zapisujemy sobie właśnie takie fajne chwile. Lekcja, czy też wniosek numer dwa, to priorytety. Jakoż ja mam w głowie zawsze tych kilka pomysłów i rzeczy do zrobienia, to priorytetuję najbliższy odcinek. I tyle. Wszystko inne musi poczekać, a ja mam teraz odcinek do zrobienia i go robię. Koniec. I to jest cała w tym filozofia. Wszystkie inne pomysły, jeśli mi się bardzo kotłują w głowie, to zapisuję je na kartkę. Najchętniej na kartkę właśnie, nie na komputer, tylko na kartka, długopis. Zapisuję je tam i wtedy aha. Poczekajcie tutaj, odsuwam je na bok. Tylko. Tutaj sobie poczekacie. Alicja teraz robi kolejny odcinek, bo sobie zaplanowała. <grym> Koniec. <grym> Plany na rok 2020 napisałam w notatniku 21, a to przecież chodzi mi o 22, no normalne. Okej, okay. jak już wspomniałam, chcę kontynuować publikację nowych odcinków co dwa tygodnie, ale jeśli mi nie wyjdzie, no to. No to trudno. Ale. Będzie w niedzielę. Jeśli nie w co drugą niedzielę, to może w co trzecią, ale będzie w niedzielę. Postaram się robić co dwa tygodnie. Jak będzie, tak będzie. Zdrowie jest dla mnie na pierwszym miejscu, cała reszta może poczekać, no wiadomo. Chcę kontynuować z piątkowym newsletterem, ale jeszcze nie wiem dokładnie, jakie tam treści będę umieszczać. Będzie to takie trochę chyba taka mieszanka podcastowo, rozwojowo-życiowo-szwedzka. Czyli coś, jak jest do tej pory. Plus przypominajka o najnowszym odcinku, który na przykład można wysłać dalej do kogoś, polecić tam. O, popatrz, tu jest taki odcinek, może Ci spodobać. Ciągnie mnie też do YouTube'a i zakupiłam już nawet dwa pory programy do nagrywania i obróbki wideo, także odcinki z gośćmi będą również w wersji wideo. Albo przynajmniej taki jest plan. <grym> Bardzo bym chciała. Chciałabym również pobawić się trochę więcej z formą odcinków, używać więcej takich nagrań, dźwięków w naturze i życiu, spróbować wywiadów na żywo i będą to prawdopodobnie wywiady po szwedzku. A za rok, albo dwa, albo trzy nagrać taki swój pierwszy, bardziej coś w stronę reportażu, audio niż zwykłego podcastowego gadania. Ten rok poświęcam zdecydowanie na naukę, zbieranie dźwięków, na naukę programu i, i samej, powiedzmy, technicznej strony. Zbieranie dźwięków, pomysłów. No i, i zobaczymy, co będę mówić za rok w tym temacie. Jestem bardzo tego ciekawa, dlatego cieszę się, że robię to podsumowanie, bo sobie do niego wrócę na pewno. Kolejna rzecz to przechodzę na bardziej profesjonalny program do obróbki audio, o tym wspominałam. Wybrałam taki program, który się nazywa Reaper. I może tak być, że na początku będzie tak technicznie gorzej, żeby potem było trochę lepiej. Zobaczymy. Tematy łosiologii będą się kręcić wokół natury, życia w Szwecji oraz nauki języka, więc jeśli jakikolwiek z tych tematów Cię interesuje, to serdecznie zapraszam. Same odcinki mogą być krótsze, ale za to technicznie bardziej dopieszczone, taką mam wielką nadzieję. I tu zapisałam koniec? znak zapytania. No i, i chwilkę jeszcze pomyślę, czy rzeczywiście to koniec, czy ja jeszcze mam coś do powiedzenia. No i powiedzmy sobie szczerze, to był bardzo, bardzo intensywny rok. No i co? Jest on za nami, a przed nami wszystko inne. E, ja jestem w momencie takim, że za kilka godzin przyjedzie mój brat, którego nie widziałam już. Mm, no nie wiem, za dwa lata chyba. Albo coś około tego. Więc na tym zakończę ten odcinek. Na podziękowaniu i pożegnaniu i mam nadzieję, do usłyszenia już bardzo niedługo, żegnam się z Tobą. Hej do!